Hej, witajcie. W tym filmie zajmiemy się kolejnym, tym razem już chyba ostatnim etapem budowy mojego moca. Zapraszam. Słuchajcie, na początku zajmę się budową muru, który będzie się mieścił za tym straganem, który widzicie, i balkonem od tego dużego budynku. Także co, ja nie przedłużam, tylko biorę się za budowanie. I zaraz zobaczycie efekty. Jak widzicie, mur mam zbudowany. I może sam mur nie prezentuje się jakoś świetnie, ale jak dodałem rośliny, to naprawdę nabrało to fajnych kolorów. Dużo kontrastu wprowadził ten zielony, no i widać, że poza budynkami coś tu rośnie. Także według mnie wyszło to naprawdę bardzo fajnie. A teraz zajmę się kolejnym upiększaniem makiety, ale zaraz zobaczycie, co to będzie dokładnie. Jak widzicie, z przodu makiety tutaj dodałem też małe krzaczki, które myślę też fajnie tutaj upiększają tą makietę, no i zamykają nam ten teren, że widać, że to jest jakiś skrawek właśnie miasta, a nie dalsza jego część. I myślę, że wyszło to tutaj na plus, bo również dodaje fajnych kolorów w całej makiecie. Teraz słuchajcie, wezmę się za budowę w końcu dachu do tego małego, dużego budynku. Także co, ja się biorę za budowanie i zaraz wam pokażę, jak to wyszło. Słuchajcie, dach już mam zbudowany. Jak widzicie, również go upiększyłem trochę tak jak w tym małym budynku. I bardzo fajnie tutaj te małe kolumienki się prezentują. Widać, że jest to w stylu takim właśnie dzikiego zachodu, coś w Meksyku, więc bardzo fajnie to wygląda. No i w zasadzie tutaj zostało tylko dokończenie wnętrza tego dużego budynku, co zaraz zrobię. I chyba to będzie tyle. Także idę budować wnętrze i zaraz wam pokażę. Wnętrze budynku mam ukończone. Jak widzicie, zamontowałem tutaj stolik i krzesło i wyłożyłem całą podłogę brązowymi tajlami, tak żeby to fajnie współgrało z tym mniejszym budynkiem. I myślę, że tu w środku nic więcej nie potrzeba. Jedynie jakąś butelkę może postawię na stoliku. I myślę, że to wystarczy. Podsumowując, tak prezentuje się, myślę, ostatni etap budowy mojej makiety, gdyż jest ona już w pełni ukończona. Jednak samą prezentację makiety zrobię na osobnym filmie, także to w najbliższym terminie możecie się spodziewać. No, a co tu jeszcze mam w podsumowaniu powiedzieć? No, dokończyłem dzisiaj mur, trochę tutaj dodałem roślinności do samej makiety, dokończyłem również dach dużego budynku i samo jego wnętrze. Także jestem z tego bardzo zadowolony i myślę, że wam również się ta makieta podoba. Jednak dokładnie zobaczycie ją w kolejnym filmie. A na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się i do zobaczenia.